Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj powiem wam trochę o hodowli mrówek Mes Restructor oraz pokażę wam moją hodowlę tego właśnie gatunku. Mrówki Mes Restructor, czyli żniwiarki, to gatunek trochę mniej popularny od Mes Berberus. Jednak jeżeli chodzi o ich hodowlę, to moim zdaniem są podobne. Gatunek ten występuje w południowej Europie, w cieplejszych klimatach niż te nasze, więc w Polsce ich raczej nie znajdziemy. Więc jedną możliwością ich zdobycia jest kupienie, no chyba że postanowicie tam pojechać. Mes Restructor posiada podział na kasty, czyli ich budowa ciała różni się w zależności od tego, jaką rolę pełnią w rowisku. Są to mrówki niezbyt agresywne i są łatwe w hodowli. Królowa Mes Restructor zakłada kolonię w sposób klasztorny, czyli podczas zakładania gniazda nie opuszcza go, aby zdobyć pożywienie. Gatunek ten jest gatunkiem poligenicznym, więc w kolonii może znajdować się więcej niż jedna królowa. Żniwiarki, jak sama nazwa mówi, mają mocne żuwaczki, które nie mogą mielić ziarna, które są ich głównym pokarmem. Myląc ziarna, tworzą tak zwany mrówczy chleb. Najlepsze dla młodych kolonii są mniejsze ziarna, na przykład maku, ponieważ są łatwe do przemielenia. Jeżeli chodzi o źródło białka, to mogą być im nawet ziarna, ponieważ mrówki potrafią z nich wytworzyć nawet białko. Jednak lepsze są do tego owady, na przykład mącznik. Mes Restructor nie trzeba zimować i najlepiej zamiast zimowania takiego jak u naszych polskich mrówek, stopniowo zmniejszyć temperaturę do około 15 stopni Celsjusza, ponieważ mrówki też żyją w ciepłym klimacie. Następnie przywrócić stopniowo temperaturę do około 25 stopni. Dzięki temu wydłużamy życie królowej i przyspieszamy rozwój kolonii. Jeżeli chodzi o formikarium, to polecam gniazda krylowe, ponieważ przez innego rodzaju materiał, np. korek lub gips, żniwiarki z łatwością się przygryzą. Osobiście posiadam jedną kolonię tego właśnie gatunku i właśnie ją teraz widzicie. Zakupiłem dla nich akrylowe gniazdo połączone z areną. Posiada ono dwa sposoby nawadniania, czyli za pomocą gąbki lub gipsu. W samym gnieździe istnieją przygródki, które można otworzyć i powiększyć część gniazdową, aby nie przesiedlać mrówek do nowego formikarium. Arenę starają się dekorować naturalnie, ale tak, aby była łatwa w obsłudze. Na arenie znajduje się poidełko oraz wejście na wężyk. Mrówki karmię głównie ziarnami i suchym białkiem, choć czasami daję im też żywe białko. Kolonia szybko się rozwija i za niedługo wcześniej wspomniane przygródki się przydadzą. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o mrówkach Mes Restructor i możliwe, że sami założycie własną hodowlę żniwiarek. Niedługo pojawi się film, w którym będzie trochę więcej o mojej własnej hodowli tego gatunku. Do zobaczenia, cześć!